Snax zapisuje się na kartach historii. Debiut Snaxa po latach w Tierze 1. Turniej legend zakończony. Dużo informacji o CS2 na LANie. Polska organizacja z pierwszym sukcesem. Uważajcie na wagbany. Janusz Snax Pogorzelski po raz kolejny przechodzi do historii. Janusz zdobył ponad 44 tysiące eliminacji w Global Offensive, co daje mu pierwsze miejsce w światowym rankingu, jeżeli chodzi o zdobyte eliminacje. Drugi w tej tabeli był JW, a trzeci Xantares. Wielkie gratulacje dla Snaxa za ten wyczyn, bo w pełni zasłużone pierwsze miejsce. Wiele oficjalnych spotkań rozegrane zostało przez Snaxa w grze Global Offensive. No ale z ciekawych informacji, Polak TAS zajmuje 8 miejsce w tym samym rankingu. Mamy oczywiście teraz nowy epizod, nową produkcję od Valve, więc no zdecydowanie tę historię można powtórzyć, zwłaszcza, że Snax no tuż po premierze najnowszej gry od Valve został zakontraktowany w ekipie z Tieru 1, czyli w ekipie Gamer Legion, więc wszystko jeszcze przed Snaxem tutaj w CSWC również można osiągnąć wspaniałe rezultaty. A jeżeli jesteśmy już przy Snaxie, to Janusz wspólnie z ekipą Again wygrał w wielkim finale z Navi w roku 2013 swój pierwszy turniej LANowy Star Ladder Steel Series 8. Także na pewno od tego 2013 roku piękną przygodę przeżył nasz polski dzik Snax. To just Snax. Oh no. Let's not leave him out of this. The Big Apple and Snax is hungry. Trying to get him into one-on-ones as he dances back and forth between the box. What a shot on Simple! Oh, Guardian, bye-bye! And it's on the flaming. And it's on the flaming. He's tapped it. Flaming's got a big. What in God's name is that from Snax? Unbelievable! It comes out worse for wear in the end. Neo gone. Guardian wraps back around, but it's going to be Bialy down in the end. Ever seen. 15 października był rozgrywany turniej Legend. W turnieju Steel Series Invisional 2 Legends 2023. Kapitanowie to znane persony w świecie Counter-Strike'a. No, nawet bym powiedział, że tacy emeryci, w nawiasie mówiąc. Olof Meister, Taz, Kierbi oraz Kenny S. Składy oczywiście możecie zobaczyć teraz na ekranie. A cały turniej wygrała formacja Kierbiego, która pokonała w wielkim finale drużynę Olof Meistera wynikiem 2-0 w mapach. Kapitan Enz dosyć krytycznie wypowiada się o zmianie na MR12. Cytując wypowiedź Snapiego, MR12 to okropna zmiana taktyczna, która ogłupia Counter-Strike'a. No wydaje mi się, że nie jeden Snapi narzeka na zmianę na MR12, bo faktycznie bardzo dużo się zmieniło względem poprzedniej gry, a też uważam, że nie jest ten schemat do końca dopracowany, ponieważ w zasadzie zasady ekonomiczne zostały zaimplementowane z CSGO, w którym było MR15. Na pewno też czuć na EM Sydney 2023 wiele rzeczy, czy też wiele zmian, czy też nieścisłości, gdyż jeden z Twitterowiczów nawet wypowiedział się w tej kwestii, że no między innymi według niego AWP została osłabiona, przybrali na sile pistolety i SMG, MR12 są po prostu zdecydowanie szybsze, czy też wiele headów zdobywanych jest przez granat dymny. Widać, że zawodnicy tęsknią za MR12, bo mówiąc prześmiewczo, można sobie tak oczywiście powiedzieć, że większość meczy kończy się wynikiem, czy to na przykład 16-14, czy 19-15, etc.
A wam, jak się podoba oficjalny debiut Counter-Strike'a 2 na LAN-ie? Dajcie koniecznie znać w komentarzu. Udany debiut polskiej organizacji AGO w turnieju European Pro League pokonało Nexus w wielkim finale po morderczym pojedynku BO5, zwyciężając rezultatem 3-2 w mapach. No i jest to pierwsze trofeum do kolekcji uzyskane przez polską organizację. No bo jednak zmienili oni troszeczkę kierunek, wycofali się totalnie z polskiego rynku i zakontraktowali europejską formację. No i skład AGO w tym momencie prezentuje się następująco. Dementor, Depression, Sweat, Tak oraz Dele. Przechodzimy płynnie do strefy meczowej. Dziś o godzinie 19:00 Pompa oraz Nine wracają do gry w turnieju ESL Challenger League. Pompa zmierzy się z Looking for Ork, natomiast Nine z Betterą. Następnego dnia, czyli 19 października, kolejne mecze zaległe z ECL-a. Pompa vs Spirit i Nine vs Orks. Gamer Legion wygrywa swój mecz otwarcia na Face Clan wynikiem 19-15. Następnie przegrywają na Bad Boom rezultatem 0-2 w mapach i wygrywają w dolnej drabince z ekipą Apex rezultatem 2-0. Face eliminuje Navi, zwyciężając to spotkanie rezultatem 1-2. Z ciekawych informacji, Navi grało bez swojego najlepszego zawodnika, czyli Simpla. Ruszyła liga od polskiej ligi esportowej i za nami już pierwsze spotkania pierwszej kolejki, gdzie m.in. organizacja Karolka, czyli M1 Gaming, wygrała swój mecz 2-0 na ekipę Aves. Dodatkowo Permita pokonała 2-0 AGO i remis w spotkaniu Anonymo i Thunderflash. Strefa transferowa. Do Spirit Academy dołączy faceitowy talent Alfa. Z ciekawostek, Fanboy poinformował na Twitterze, że posiadając kartę AMD i załączając przy tym Anti-Laga Plus, można dostać blokadę Vagban na Counter-Strike'a 2. Strefa poza CS-owa. Swiss Stage w League of Legends na turnieju Mistrzostw Świata od 19 do 29 października, 16 drużyn świata, w tym 4 reprezentantów Europy będą walczyć w systemie szwajcarskim, który jest już znany m.in. z Counter-Strike'a Global Offensive. Z polskich zawodników na tym turnieju mamy Trymbiego, reprezentującego barwy Fnatic. Wordsy w LoLu, taki odpowiednik Majora w Counter-Strike'u. A jeżeli chodzi o kolejne odpowiedniki, jeżeli chodzi o Majora w CSGO, to ostatnio był rozgrywany turniej Fortnite Champions Series 2023 Global Championship. W tym turnieju była naprawdę kolosalna pula nagród, ponieważ wynosiła ona prawie 4 miliony dolarów. Najlepsze dwójki świata mierzyły się w tym turnieju i na drugiej lokacie, o czym warto wspomnieć, uplasowała się polska formacja Kami oraz Seti, także wielkie gratulacje, bo zainkasowali oni 650 tysięcy dolarów, także no tutaj naprawdę duże gratulacje dla tej dwójki zawodników, bo no osiągnęli oni na pewno nie lada sukces.